Panie Titajcie, już jest około 9. O, Tura się bawi, jestem mega padnięty, ale muszę się z wami podzielić tą wiadomością. Dzisiaj dostałem, uwaga, uwaga. Tak, dostałem pierwszego męskiego Glossy Boxa i chcę go razem z wami otworzyć. Otwieramy, o. O, pani, o, Agatka do mnie napisała, tak. No dobra, ważniejsze jest to, co jest w środku. Wygląda pudełko tak. To dobra! O, jakie piękne! Zobaczcie, o. Tak wygląda męski Glossy Box. Panowie, koniec czekania. Pięknie pachnie. No to co? Otwieramy. O. Ta-dam. Ta-dam. Pięknie, pięknie wygląda, po prostu super, tak? Dobra, zobaczmy, co oni tutaj mają. Dobra, to zobaczmy, co jest w środku. Zobaczymy, co to jest. Lirak On. Tu jest taka ściągawka. Łagodzący żel do golenia. O, nawet jest napisane, żel do golenia. Łagodzi podrażnienia, nawilża, przywraca komfort. Bez zawartości alkoholu. Nawilża, łagodzi, przywraca komfort. Zmniejsza uczucie pieczenia i napięcia skóry po goleniu. Zobaczymy, jak to pachnie w ogóle. Ładnie. Trzeba wstrząsnąć. Wtedy zobaczcie, fajne, takie zielone. I co to się smaruje tak? Chyba tu, po goleniu, nie? Tak trzeba posmarować, nie? Ładnie pachnie. To jest super na prezent, ojej. Tak więc, taki żel, o, do golenia. Super. O Jezu, jak on ślicznie pachnie, polecam, tak? Na pewno. Tego będę na pewno używał, z tego będę bardzo zadowolony, bo naprawdę ma mega, super intensywny, fajny zapach. Taki żel do golenia na pewno wam polecam. Ja już widzicie, ogarnąłem się, bo trochę się tutaj schlapałem na buzi. Zobaczymy, co jeszcze mają tutaj. O, perfumy jakieś. Co to za perfumy? Perfumy... Calvin Klein, woda toaletowa Encounter. No, no nie, musimy zobaczyć perfumy. Słuchajcie, tu jest napisane, że 30 ml kosztuje 175 zł, a tu jest 15 ml, czyli powinno to kosztować z 90 zł. To jest jakieś brudne opakowanie. O, jakieś farfocle były. Perfumy Calvina Kleina, 30 ml. O. Niestety... Ładnie. Ładnie pachną. Wadą jest to, że nie ma takiego psikacza. Niby mała buteleczka, ale taki psik mógłby być. Tak to trzeba po prostu, o. Tak. I się smarujemy. No super, super zapach. Słuchajcie, to tak. To kupujemy dla ojców albo dla dziadków. A to facetom w swoim kupcie. No. Fajny zapach. Bardzo ładnie się trzyma. No. Super. Naprawdę. Calvin Klein Encounter w Glossy Boxie polecam. Naprawdę super zapach. Jestem, na pewno go używał. Co tutaj jeszcze mamy? Co tu mam? Co to jest? Nuxman. Wielofunkcyjny krem pod oczy, zapewniający działanie przeciwobrzękowe, przeciw cieniom pod oczami, przeciwzmarszczkowo rozkojące. Rekomendowany dla osób noszących szkła kontaktowe. O, i słuchajcie, to jest napisane, że 15 ml kosztuje 72 zł, tu jest 5 ml. Czyli takie coś, wygląda to tak, o, Nuxman. To chyba nakładamy, wiecie, to nakładamy, ja nie noszę szkieł, ale tak tu, ja podejrzewam, że to tu nakładamy. I co, i to się nie robi zmarszczek, czy to, nie wiem, zmniejsza napięcie powierzchniowe? Tutaj piszą, że przeciwobrzękowe, przeciw cieniom pod oczami. Aha, czyli jak się nosi soczewki, to są cienie pod oczami, no. No nie wiem. To możemy dać
komuś, kto nosi soczewki. Jakimś oczywiście mężczyźnie. Tula! Tula! Robię presentation, więc mi tu nie wchodź w intention. No, tak więc taki... przepraszam, bo pierwszy raz sobie Crossy Boxa. Nuxman. Krem pod oczy. Na pewno możecie przydać osobom, które noszą soczewki. Mamy już żel do golenia, mamy już krem pod oczy, mamy już perfumy, wodę toaletową. Zobaczymy, co tutaj jeszcze jest, bo... Co to jest? Pianka do mycia ciała. Niewielką ilość pianki nanieść na delikatną gąbkę lub bezpośrednio na skórę. No to ja wolę bezpośrednio na skórę, nie używam żadnych gąbek. Wygląda tak. To wygląda jak takie masło. Bo można indianina zrobić, zobaczcie. Pachnie fajnie. Nie no, po prostu... I co? I to? Pewnie to... Ładnie pachnie. Ale to co z tym robić? Wykonać delikatny masaż w celu sypiany, następnie spłukać ciepłą wodą. Ty to co, to tak robimy, tak? O, masu, masu. Masujemy. Ta piana. No nie wiem, może ja coś źle stosuję, ale nie ma piany. To jeszcze muszę sprawdzić. To jeszcze będę musiał sam sprawdzić i zobaczyć. O Jezu, dobra. Ja lecę zmyć buzię, bo tu mi coś tam grzeje. Dobra, idę umyć buzię. Zaraz, brat. Patrzcie, widzicie? Myłem skórę i widzicie? Jednak chcę. Pieni się. Czyli jednak, o Jezu. Pachnie... Średnio pachnie, ale myślę, że spełnia na pewno... O Jezu, muszę się wyczyścić. Przepraszam, bo was nie widzę. Jestem już. A więc taka pianka do mycia ciała na pewno jest bardzo ciekawym. Tylko sądzę, że ona na krótko starcza. Bo jednak, no... Namylić się cały, myślę, że na tydzień spokojnie starczy. Nie wiem, czy na dłużej. Tak więc... Kolejny produktem z Glossy Boxa jest taka pianka do mycia ciała. Co tu jeszcze mamy? O, tutaj mamy, widzę, że Hair and Body Shampoo, czyli szampon... to wygląda tak, Schwarzkopfa. Szampon do włosów i ciała 3D Mention. Czyli zawiera pantenol o działaniu nawilżającym, mentol, który działa odświeżająco oraz kofeinę stymulującą cebulki włosów. Czym to pachnie? Ładnie. Naprawdę bardzo ładnie. Słuchajcie dziewczyny, myślimy super prezent na gwiazdkę. Nie na Mikołajki, jak i Mikołajki, na gwiazdkę kupicie tak ojcu. Bo tutaj co? Będzie miał perfumy super. Pod oczy, żel do golenia. No, piankę to najwyżej dacie chłopakowi. Szampon będzie miał do ciała. Ja na pewno wezmę ten szampon na basen. Tak, na basen będę się mył głowę, ciało. Bardzo ładnie pachnie. Przy tego nic nie będę testował. A ostatnim produktem, szóstym, i tak jest bardzo dużo, o, jest jakiś balsam nawilżający. Balsam intensywnie odżywiający. Otworzymy pudełko. Wygląda tak. Biolik. I co to się robi? Równowagę wodno-lipidową od kitu-titu to wy wiecie odbudowującą, wzmacniającą. No dobra, zobaczymy jak to pachnie, to jest najważniejsze. Tak, o, chyba ręce to się smaruje, tak? Balsam, czy tam nie wiem co, ciało, tak? Ładnie. Nie no, super, wiecie co, no Glossy Box się postarał, super. Ja nie wiem, jak się te ręce smaruje, no. Jak trendowaty. Tak, słuchajcie, musicie takie coś, nie musicie. Jak nie macie pomysłu na prezent, to jest idealny prezent. 6 dych, podychu taki kosmetyk. Podychu krem pod oczy, który pewnie jest... Ile taki krem? 72 za 15 ml.
aż perfumy, 90 powinno kosztować. Tak więc ja wam po prostu mówię, wchodźcie na Glossyboxa, wejdźcie tam w dział męski, zamówcie, kurier wam przyniesie do domu, pięknie zapakowane, nawet tu nie ma, tylko będziecie musiały otworzyć to pudełko, wyjąć tą kartkę ze środka, bo tu jest cennik, jak chcecie dać komuś na prezent. I macie już prezent gotowy. 59 zł. Uważam, że to nie jest dużo. Jak na 3, 4, o jest. 5. Jak na 6 produktów. Tak więc polecam. Trzymajcie się ciepło. Mam nadzieję, że wam się spodoba moja recenzja. Jeżeli tak, to kciuki w górę i do zobaczenia przy następnym Glossyboxie, przy następnej mojej recenzji. Trzymajcie się ciepło. Cześć, cześć, cześć.